Siemka, to znowu ja, Robert, fryzjer Jean-Louis David. Dziś wracamy do Was z kolejnym produktem miesiąca. W sierpniu jest to serum Kerastase z gamy Genesis Home. Zapinajcie pasy, lecimy. Czy wiesz, że 70% panów na całym świecie ma problem z wypadaniem lub brakiem gęstości i objętości włosów? Dotyczy to osób w każdym wieku. Nawet 1/3 mężczyzn poniżej 30 roku życia boryka się z tym kłopotem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, z czego może wynikać wypadanie włosów, to obejrzyj nasz film na ten temat. Link znajdziesz w opisie. Ja dzisiaj opowiem o rozwiązaniu, jakim jest nowa gama Kerastase Genesis Home. To pierwsza kuracja dla mężczyzn tego typu o podwójnym działaniu. Przeznaczona jest do włosów osłabionych i skłonnych do wypadania. Natychmiast pogrubia każde włókno, aby zapewnić pełniejszy wygląd fryzury, jednocześnie przeciwdziała wypadaniu włosów. Cała linia składa się z 5 produktów. W składzie każdego z nich możemy znaleźć ekstrakt z korzenia imbiru, który chroni włosy przed uszkodzeniami wywołanymi przez czynniki zewnętrzne. Obecna jest też kreatyna, która pomaga odbudowywać i wzmacniać strukturę włosów od wewnątrz, poprawia ich właściwości mechaniczne oraz zabezpiecza je przed termouszkodzeniami i promieniami UV. W składzie serum mamy dodatkowo aminexil, który zapobiega wypadaniu i wzmacnia cebulki włosów. Ta gwiazda sierpnia jest przeznaczona do włosów cienkich i z tendencją do wypadania. Wzmacnia je u nasady, działa łagodząco i niweluje swędzenie i dyskomfort, chroni i wspiera naturalną barierę skóry głowy, ma skoncentrowane działanie, hamuje wypadanie włosów i sprawia, że stają się mocniejsze. Sposób użycia tego produktu jest bardzo prosty. Serum stosujemy codziennie rano lub wieczorem przez około 6 tygodni. 4 dozy nakładamy na suchą lub osuszoną ręcznikiem skóry głowy. Jedna doza to jedna pipetka, napełniona do tego miejsca. Nakładamy na skórę głowy, zmasowujemy, nie spłukujemy. Jeżeli chcecie uzyskać jak najlepszy rezultat stosowania serum Genesis Home, najlepiej go stosować z innymi produktami z tej samej linii. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie skóry głowy. Mamy 2 szampony do wyboru. Pierwszy jest szampon oczyszczający do włosów cienkich, wypadających i uwrażliwionych. Drugim szamponem jest szampon dający objętość i pogrubienie włosów. Ja będę stosował ten szampon na Michale, ponieważ podnosi włosy u nasady i pogrubia je. Ułatwi mi stylizację końcowej fryzury. Pamiętamy o tym, że myjemy głowę 2 razy. Na oczyszczoną skórę głowy dobrze jest zastosować spray, który przyczynia się do zwiększenia ogólnej masy włosów oraz nadaje natychmiastowej objętości. Wzmacnia strukturę kosmyków u nasady i je odbudowuje. Chroni pasma przed czynnikami zewnętrznymi, co jest bardzo ważne przy włosach cienkich i osłabionych. Mężczyźni sobie chwalą ten produkt, ponieważ jest łatwy w użyciu i daje natychmiastowy efekt. Wystarczy rozpylić sobie na dłoniach. Wmasowujemy, pamiętamy o tym, że nie spłukujemy tego produktu, przechodzimy od razu do stylizacji.
Po wysuszeniu włosów warto je ułożyć. Szczególnie jeśli idziemy do pracy czy na randkę. Panowie z wypadającymi kosmykami mają z tym problem, ponieważ środki do stylizacji obciążają i dają wrażenie tłustych włosów. Mamy na to odpowiedź. Modelujący wosk Genesis Home utrwala stylizację, nadaje lekkości i naturalności, a dodatkowo pogrubia kosmyki włosów, dzięki czemu fryzura staje się pełniejsza. W formule wosku znajdziemy krzemionkę, która nadaje objętości. Wszystkie przedstawione produkty dzisiaj możecie znaleźć w naszym sklepie internetowym, link w opisie, oraz w salonach stacjonarnych Jean-Louis David w całej Polsce. Jeśli macie jakieś pytanie, to zostawcie je w komentarzu. Podzielcie się też swoimi opiniami o tej linii produktów. Nie zapominajcie o łapce w górę i subie. Do zobaczenia. Hej, dzięki. Mamy na to odpowiedź. Wosk Genesis Home. Mamy na to odpowiedź. Mamy na to odpowiedź. Wosk modelujący Genesis Homo. Wosk modelujący Genesis Home.